Michał Nowak, zapraszam na sport. Radom jak Radom poległ na terenie Beniaminka. Zieloni przegrali 0-1 w Gdańsku z Lechią w meczu 8 kolejki PKO Ekstraklasy. Po przerwie reprezentacyjnej Radomianie wrócili do walki o ligowe punkty. Z Gdańska, czyli terenu Beniaminka rozgrywek tamtejszej Lechii, Zieloni wrócili jednak z zerowym dorobkiem. Do przerwy bramek nie było, choć to Lechia przeważała. W drugiej połowie gola z rzutu karnego zdobył Kamil Omena. Więcej bramek nie było i Lechia wygrała z Radomiakiem 1-0. Nie był to rezultat, którego się spodziewaliśmy przeciwko Lechii Gdańsk. Przygotowaliśmy się bardzo dobrze do tego spotkania i byliśmy bardzo pewni w naszych działaniach. Pierwsze 15 minut Lechii był to bardzo mocny start z ich strony. Zepchnęli nas z naszego pola karnego i stworzyli wiele groźnych sytuacji. W dalszej części meczu udało nam się balansować mecz i mieć więcej piłkę. Stworzyliśmy sobie dwie dogodne sytuacje, tam Rafał Wolski i Leo. Spodziewaliśmy się, że w drugiej połowie Lechia również mocno zacznie i udawało nam się temu się przeciwstawić. Podobnie jak w meczu z Legią Warszawa, dostaliśmy przeciwko sobie rzut karny i przez to przegraliśmy mecz. W dalszej części meczu stworzyliśmy sobie dwie, trzy klarowne sytuacje, ale na samym końcu nie udało nam się strzelić bramki. Jesteśmy zawiedzeni dzisiejszym rezultatem, ale chciałbym bardzo podziękować naszym kibicom za to wsparcie, jakie nam dali w dniu dzisiejszym. Po 8 kolejce Radomiak ma na koncie zaledwie 6 punktów i jest w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy. Broń Radom w meczu 8 kolejki Betclic trzeciej ligi wygrała u siebie z Wiktorią Sulejówek 2-1. Ze względu na trudne warunki mecz był przerwany na niemal 2 godziny. W tym spotkaniu to Radomianie uchodzili za faworyta. Bramkę dla broni otwierającą wynik starcia z Wiktorią w doliczonym czasie gry pierwszej połowy zdobył Dmytro Baszłaj. Gospodarze schodzili na przerwę z prowadzeniem. Po zmianie stron w 68 minucie rezultat podwyższył Sebastian Kobiera, który wykorzystał rzut karny. Kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry sędziowie przerwali mecz ze względu na to, że murawa stała się bardzo grząska po opadach deszczu. Ostatecznie spotkanie zostało wznowione po niemal 2 godzinach. W doliczonym czasie gry gola dla Wiktorii zdobył Bartosz Jankowski i mecz zakończył się wygraną broni 2-1. Radomianie są na 6 miejscu w tabeli grupy pierwszej, trzeciej ligi. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.